Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym powiedzieć kilka słów na temat drzew. Otóż pierwszym takim pozytywnym drzewem, które chciałbym wam drodzy kochani polecić, to jest nasze polskie drzewo. To jest brzoza. Można te gałęzie od brzozy kłaść pod łóżko, czy ewentualnie korę tego drzewa. Mniej więcej trzymać pod łóżkiem jak jeden miesiąc te gałęzie, tą korę, ponieważ ona będzie dodawać nam energii, będzie dodawać nam pozytywnej prany, którą nasze ciało potrzebuje. Powoduje lepszy sen, spokojny sen. To właśnie nasza polska brzoza, jak również korzystanie z drzew, czyli przytulanie się, siedzenie pod brzozą, siedzenie pod sosną, siedzenie pod dębem wyostrza u nas wzrok, wyostrza u nas koncentrację. Właśnie to drzewo ma taką tendencję energetyczną, że nasi przodkowie, nasi starożytni Słowianie właśnie wielokrotnie przesiadywali pod dębami, wielokrotnie używali drzewa dębowego również do swoich domostw, do robienia podłogi, czy ewentualnie stropów, czy ewentualnie ścian właśnie z tego drzewa, czy stołów, czy krzeseł. To drzewo było wielokrotnie używane przez naszych przodków do różnorakich celów, jak również i medycznych. Spożywanie na przykład żołędzi również leczyło wiele dolegliwości typu hemoroidy i różnego rodzaju zaburzenia żołądkowe. To właśnie były żołędzie, zapomniane już przez nas. Potem takim drzewem jest sosna, również sosna, która jest już starszym drzewem, jest grubym drzewem, również ma ogromną ilość prany, ogromną ilość energii, dzięki czemu siadając pod takim drzewem, pod takim dębem czy pod taką sosną, ładujemy się pozytywną praną, pozytywną energią. Po dniu pełnym pracy możemy się usiąść czy w parku, czy ewentualnie w lesie pod takim drzewem i totalnie się możemy zregenerować energetycznie. Dlatego polecam wam właśnie te drzewa, które wymieniłem, jak również buk, jak również sosna, dąb, brzoza. To są takie drzewa bardzo energetyczne, z których możecie śmiało korzystać. Możecie iść do lasu, czy w parku, gdziekolwiek, gdzie one są. I możecie przytulić się do takiego drzewa i poprosić to drzewo o przekazanie prany, energii pozytywnej dla was. I wówczas to drzewo przekaże wam odpowiednią dawkę energii. Czemu prosić drzewo o energię? Ponieważ drzewo jest świadomą istotą. Drzewo odczuwa, tak samo jak człowiek. I ma niższą świadomość, ale jest po prostu istotą żywą i również odczuwa to, z jaką wibracją przychodzimy do tego drzewa. Jeżeli przychodzimy z wibracją negatywną i po prostu chcemy jakby wykorzystać to drzewo, drzewo wielokrotnie, no może tej energii nam tyle nie dać, co byśmy normalnie poprosili to drzewo o wsparcie energetyczne. To jest taka uwaga dla was. Chciałbym też skomentować, iż moja firma tutaj, jak również i w Polsce, promuje aronit mineralny bardzo zdrowy, który służy do zabezpieczenia domu przed szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym, jak również od żył wodnych. Macie również podkładkę na wodę. Te wszystkie produkty możecie zakupić na linku pod YouTube'em, gdzie będzie link do sklepu. Możecie poszukać również chipów na telefon, które są bardzo praktyczne. Ja o ciebie się żegnam, pozdrawiam was serdecznie i do widzenia.